Dzień dobry, nazywam się Marek Pilc, jestem nauczycielem w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance. Nasza szkoła ma ciekawą ofertę dla uczniów ze spektrum autyzmu. Od kilku lat pomagamy uczniom z autyzmem zdobywać wiedzę, kształcić umiejętności, w tym umiejętności społeczne. Proponujemy kształcenie zawodowe w branżowej szkole pierwszego stopnia w zawodach ogrodnik, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Dla uczniów z autyzmem proponujemy naukę w liceum ogólnokształcącym. Nauka odbywa się w kameralnych warunkach. 3-4 osoby w klasie. Indywidualne podejście nauczycieli do każdego ucznia. Dla uczniów z dalszych miejscowości proponujemy pobyt w internacie. Po ukończeniu liceum absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego. Po jego pomyślnym zdaniu może dalej kształcić się na studiach wyższych. Ma również możliwość kontynuowania nauki w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance w szkole policealnej w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych. Szkoła ta jest pod patronatem i przy dużym współudziale przedsiębiorstwa Poczta Polska. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej www.zspstaralubianka.pl i na Facebooku. Serdecznie zapraszamy. Raz, dwa, raz, słuchać? Halo? Widać mnie, słychać? Tak, tak, dobrze? No, widać. I co, dobrze mi widać? Oferta edukacji. Dobrze wyglądamy? Bardzo dobrze. Ciągaj brzucha, dobrze trzeba po prostu. Mam patrzeć sobie w oczy czy na kamerę? Znaczy patrzeć sobie najpierw na kamerę, a później w oczy. Dobra. Teraz na mnie. I teraz znowu na ciebie. I teraz się zbierasz. Bogatą ofertę. Nie mogę się tego pełni nauczyć. Witam najserdeczniej w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. Nasza placówka posiada bogatą ofertę edukacyjną szkół policealnych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W naszej szkole uczy najlepsza kadra w całym subregionie północnej Wielkopolski. Kształcenie w naszym centrum jest bezpłatne i bez górnej granicy wiekowej. Oferujemy najnowocześniej wyposażone sale dydaktyczne i program stypendialny za najlepsze wyniki w nauce. Serdecznie polecam wszystkim kształcenie zawodowe. To prosta i najlepsza droga do sukcesu. Zapraszam do WSC KZiU, Szkolna 3 w Złotowie. Motywacja dziewczyn, bo głównie są to kobiety, które tutaj przychodzą, jest bardzo różna. Jedne szukają jakiegoś celu w życiu, szukają nowego zawodu, inne chcą dowiedzieć się, jak zadbać o siebie na przykład. A zdarzył Ci się uczeń mężczyzna? Jeszcze nie, ale czekam. Kto przychodzi do Ciebie na zajęcia? To są osoby dorosłe, to już wiemy. Tak, to są osoby dorosłe, bo jest to szkoła na podbudowie szkoły średniej, natomiast górnej granicy wieku nie ma, tak? W każdym wieku można zacząć. A najstarsza osoba, która Ci się zdarzyła?
No myślę, że pewnie około 20 lat starsze ode mnie. Okej. Dobrze, ale to są osoby, które szukają zmiany zawodu? Też. To są osoby, które czasami wypaliły się już w tym, co robią, czasami dopiero zaczęły zajmować się czymś w życiu i już czują, że to nie jest to. Niektóre w ogóle dopiero zaczynają kształcić się, żeby podjąć pracę swoją pierwszą dopiero w tym zawodzie. Po szkole jakie mają możliwości? Nieograniczone. Czyli? Czyli generalnie zawód kosmetyczki zyskuje na popularności z roku na rok, ale to wcale nie oznacza, że grozi nam szybkie przesycenie rynku, bo też ze wzrostem popularności tego zawodu można zaobserwować taki trend na dbanie o siebie. Dbanie o siebie, ale gabinety zaczynają się bardzo wąsko specjalizować. Czyli jakby te czasy, kiedy henne kładło się u fryzjera, a manikurzystka, żeby w ogóle utrzymać firmę, musiała serwować klientkom zabiegi na celulit, już w tej chwili odchodzą do lamusa. Tak? Mhm. Teraz powstają gabinety, które zajmują się stricte, na przykład pielęgnacją, stylizacją oprawy oczu, stylizacją paznokci, dbaniem o na przykład kończyny dolne. W związku z tym wciąż jeszcze każdy może znaleźć taką niszę dla siebie. A co się robi w tym zawodzie? Operatorzy Hubert i Filip trochę mnie podpuścili, no i dziewczyny, już wiem jak to jest i tak, już wiem, koleżanki uświadomiły mnie, że z ręki nie boli prawie wcale. Kto przychodzi na twoje zajęcia? Bardzo różne osoby, które w ogóle wcześniej nie miały na przykład do czynienia gdzieś z działem medycznym, nie znały anatomii, fizjologii. To są osoby, którym zdarzyło się wypalić zawodowo? Też, ale też takie, które na przykład korzystają z czasu, tak, bo na przykład opiekują się dziećmi, są na tym etapie i mogą sobie pozwolić taką dwuletnią szkołę policjalną zrealizować. I to jest idealny czas na to. Zajęcia są popołudniowe, tak więc śmiało można wszystko pogodzić. Z pracą też? Nawet z pracą. Zajęcia są popołudniowe, czasami w weekendy, tak więc z pracą, z życiem rodzinnym śmiało jest to do pogodzenia. A chodzącym dowodem na to jest Marta. Jest szkoła przede wszystkim wieczorowa, jestem osobą pracującą, jestem matką trójki dzieci, więc życiowo, no wiadomo, jak to, nie? Rano, obiad, sprzątanie i tak dalej. Mogę uczyć się po południu, co jest dla mnie bardzo super. Tak naprawdę masażystę wybrałam jako drugi kierunek. Mhm. Moim takim podstawowym kierunkiem jest terapeuta zajęciowy. Warto podjąć ten trud nauki, będąc już dorosłym? Tak, ja uważam, że tak. Taki człowiek się czuje taki... Bardziej siebie jak dowartościowuję, patrzę na siebie inaczej w lustrze, ja potrafię, ja jeszcze tak naprawdę do czegoś się nadaję, super, ktoś we mnie wierzy przede wszystkim, no bo ci nauczyciele, którzy tutaj są, wszyscy tak naprawdę w nas wierzą, tak, że zdamy, zaliczymy i kibicują nam, żebyśmy w tych zawodach pracowali.